Siemanko, siemaczki, z tej strony Rejkel. Dawno nie było Kamusiu, ale stwierdziłem, że tym razem muszę nagrać. I co? Dzisiaj taka sprawa najmocniejsza o Kamusiu. Mianowicie, jak już kanału Kamusia nie ma, ale jak się wcześniej na niego weszło, wszedło, to był po prostu znicz. I nie było żadnych filmów. Bo ostatnio był taki jakby kilka dni temu filmik. Gdzie po prostu kamerzysta znalazł sobie, przyszedł jakiś tam na ustawkę niepełnosprawnym, czy coś w tym stylu, i on robił bardzo, bardzo dziwne wyzwania. I się od tego wszystko zaczęło, chyba. No się, ogółem teraz prokuratura i policja się zaczęła nim interesować i grozi mu i tym składzie kamerzysty nawet do 8 lat więzienia. Ale nawet Polsat o nim gadał, więc to jest naprawdę grube, jak już Polsat o tym gada. Więc to, zobaczcie sobie te nagranie. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, by między innymi jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców. Byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo trudno się odnaleźć, ponieważ jakby liczył, że będzie sławny, a stał się pośmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytany. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować z całą stanowczością i krótko mówiąc gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Ale jeszcze na ten temat się wypowiedziało radio, więc zobaczcie sobie nagranie z radia. W internecie mieli poniżać niepełnosprawnego chłopaka, a śledczy sprawdzają, czy nie doszło do znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny. Film zniknął już z sieci, ale policja ma wszystkie dowody. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy także do świadków i pokrzywdzonego, ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mówi Ewelina Gryszpan ze szczecińskiej komendy, sprawcom znęcania się może grozić nawet 8 lat więzienia. Także jak widzicie, jest bardzo grubo, ale to nie wszystko jeszcze na ten temat. Według mnie, no kamerzysta dużo złych rzeczy robił, ale to jest akurat mocne. To jest akurat mocne. Oskamował GBS-a. Nie wiem, skamował też na SMS-y premium. Czyli, że po prostu płatne SMS-y. Na wszystko. Ale też kamerzysta się na swoim Instastory wypowiadał. I jeszcze potem wam pokażę szoty z live'a Kruszwila, gdzie Kruszwil się wypowiadał. Dużo wypowiedzi znanych youtuberów. Więc zobaczcie to sobie. Jestem na wakacjach i nie sądziłem, że będę musiał tutaj cokolwiek nagrywać, no ale jak to zawsze ze mną związane są jakieś mniejsze lub większe aferki, no to tym razem wybuchła chyba większa aferka, przynajmniej w waszym odczuciu, bo w moim odczuciu no to nie jest afera. No ale do rzeczy. Oskarżacie mnie o to, że wykorzystałem niepełnosprawnego chłopaka do filmu dla własnych korzyści materialnych. To jest głupia prawdą, bo nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy jest poczytalny. Szczególnie, że zachowywał się w 100% normalnie, przyszedł ze swoją dziewczyną i chciał robić zadania. Chciał robić zadania wszystkie po kolei, jakie mu dawaliśmy i chciał robić dużo, 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 dużo cięższe zadania, których my nawet mu nie sugerowaliśmy i odradzaliśmy mu to. I wiadomo, że film jest wyreżyserowany, wiadomo, że chłopak nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi jeść, tak samo nie jadł, tylko to była czekolada. Film jest w 100% wyreżyserowany. Niektóre rzeczy zrobił, ale również takowe zadania robiły osoby ze składu, tak naprawdę. Nawet gorsze zadania robiły osoby ze składu i wtedy nikt nie miał żadnego problemu. A ten chłopak nie przyszedł i nie powiedział, sorry, ale jestem niepoczytalny, czy możecie ze mną wykonać te zadania. Nie, zachowywał się w 100% normalnie. No co prawda zdziwiło mnie to, że chciał robić naprawdę, naprawdę, naprawdę hardkorowe wyzwania, w sensie no chciał jeść naprawdę gówno. No już nie będę mówić, co on chciał robić, ale myślałem, że po prostu typek jest świernięty pod takim względem, że zrobi po prostu wszystko. Są tacy ludzie, możecie sobie nawet włączyć film Jackass, są po prostu tacy ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy. Dlatego no po prostu zrezygnowaliśmy z niektórych rzeczy, żeby nam YouTube tego nie zrobił.
Ja rezygnowałem z niektórych rzeczy i mówiłem temu chłopakowi, że nie możemy tego zrobić ze względu na to, że to będzie zbyt agresywne i zbyt mocne. Ja rezygnowałem. A wy, no nie wiem, no to jest takie jakbyście... To wygląda tak, jakbyście próbowali mi wmówić, że specjalnie wziąłem chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić za takie pieniądze. No to prawda, bo tak naprawdę mnóstwo innych osób zgłosiło się do tego filmu i mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film, no ale on po prostu przyszedł na miejsce jako pierwszy, no i po prostu nie szukaliśmy już następnych osób, które wykonałyby dane zadania. Za tą sumę pieniędzy wydaje mi się, że mnóstwo osób, szczególnie w dzisiejszych czasach, znalazłbym do zrobienia tego filmu. No i mnóstwo osób również napisało dla mnie. No wynikło jak wynikło, no nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy nie jest, czy jest poczytalny. Zachowywał się w 100% normalnie. No nie powiedział nam po prostu o tym, nasz błąd, że nie sprawdziliśmy. No ale ja nie mam za co przepraszać, bo tutaj oczekujecie ode mnie przeprosin, ale ja uważam, że, no, że nie mam za co przepraszać, bo nie zrobiliśmy tego celowo. No i celowo nie naśmiewaliśmy się z tego chłopaka, tylko byśmy się śmiali, jeżeli to była normalna osoba, czy nienormalna osoba, bo nie wiedzieliśmy o tym. Także jak widzicie, jest grubo, komuś się wypowiedział, ale jednak powinni to sprawdzić, czy jest wszystko z tą osobą ok. I co, jeszcze jest shoty z live'a Kruszwila, to chyba 2 minuty trwa, to pokażę wam to zaraz, a potem jak się skończą te shoty, jak już dam tutaj te shoty, to potem po tych shotach sobie omówimy całą sytuację, tak wiecie, tak na maksem omówimy tak szczerze i w ogóle, no się ja omówię, więc zobaczcie sobie shoty jeszcze. Z jednej strony trochę szkoda mi kamerzysty, bo nie wykorzystał swojej drugiej szansy, którą miała. Przecież już mu wszyscy Zebo, Mandzio, ja, Kubańczyk, Fagata, zwracaliśmy mu wszyscy uwagę na to, żeby się ogarnął, a on nie, on kurde nadal swoje, w ogóle się nie uczy. No mógłby to lepiej rozwiązać. Tutaj mamy kolejne. Radio Szczecin. On swoich znajomych poniżał niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Kazał mu między innymi wykonywać upokarzające zadania za pieniądze. Film nagrany w Szczecinie został już usunięty z serwisu. Sprawą zajęła się policja, mówi Ewelina Nie. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy także do świadków i pokrzywdzonego. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Sprawa stała się głośna po tym, jak bohater filmu został rozpoznany przez jedną z internautek, która apelowała, aby go nie oglądać, ale zgłaszać jako naruszający prawo. Wczoraj kamerzysta zamieścił filmik na Instagramie, w którym tłumaczył, że wszystko było wyreżyserowane, a on nie wiedział, że chłopak jest chory. Na koniec dodał, że nie ma za to przepraszać. Na film zareagował także wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który polecił, by sprawę to też zależy od tego, co tak naprawdę się stanie, co tak naprawdę mu zarzuci prokuratura. Bo jeśli będzie miał spore problemy, no to zapewne lepiej dla niego byłoby zostać tam w tym Egipcie. Chociaż to z jednej strony głupie. Aczkolwiek nie mam totalnie pojęcia, jak to może działać. No Egipt jest poza Unią, nie? Ale nie wiem, jak to dokładnie działa. Ale czy duże jakieś konsekwencje mu za to grożą? Jeszcze nikt nie zajął się sprawą co do i tak dalej, tych wszystkich spraw wymienionych podczas tej dramy w grudniu. Także za tamte rzeczy by mu groziło o wiele, wiele więcej. Także co, teraz wszystkie shoty już zostały zakończone. Już filmik trwa 8 minut, najdłuższy filmik o kamerzyście. I co, teraz moja wypowiedź. No kamerzysta, myślę, że ta sprawa nie nawiązuje się do tych spraw, co wcześniej zrobił, ale biorąc wszystko pod uwagę, co kamerzysta zrobił w życiu, nie wiem, te SMS-y premium, okradanie GBS-a, czyli firmy z kawami, to myślę, że z tego będzie dużo rozpraw sądowych i wszystkiego ogółem. Nie wiem, czy do więzienia pójdziemy. Tak, każdy przeczuwa. I moja wypowiedź jest taka, że kamerzysta miał wiele szans, by się zmienić, ale niestety się nie zmienił. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o kamerzyście. Zostawcie taki sam czerwony przycisk, jak widzicie na moim paluszku, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Tam na dole, łapeczkę w górę i co? Teraz wiadomość do Bebeba. Bebeb, wiadomość do ciebie. Miał być Rejkel psycholog z twoim tematem, jak nie być samotnym i się pojawi za kilka dni. Więc co, tradycyjnie pa, nara, cześć i czołem.